telewizja w polsce.pl gorące pytania po długiej przerwie razem w studiu Andrzej Potocki i Jakub Maciejewski tygodnik sieci i muszę państwu powiedzieć, że muszę tutaj jakieś środki dyscyplinujące, wprowadzić bo mi się panowie trochę rozchukali z tej radości, że znowu jesteśmy razem nie <grym> przez, wraca normalnie, ale proszę państwa porozmawiamy o tym co się wydarzyło w sobotę, powrót Donalda Tuska, rezygnacja. Borysa Budki, no i trochę przegrany, a może nawet bardzo przegrany Rafał Trzaskowski, który liczył, że zupełnie inaczej ta się sprawa potoczy. Jeszcze kilka dni temu deklarował, że jest gotów, jeżeli Borys Budka zdecyduje przejąć przywództwo w platformie. No, a okazało się, że nie przejął tego przywództwa, że przejął to przywództwo pełniący już obowiązki szefa platformy Donald Tuski. My porozmawiamy o tym, czy to jest nowy początek PO i jak ten początek wygląda. Ale jeszcze chciałam przypomnieć Państwu taki fragment z kampanii wyborczej. Rafała Trzaskowskiego z prezydenckiej kampanii, plus do tego fragmentu jeden z internautów dołączył zdjęcie z tej imprezy sobotniej, gdzie Rafał Trzaskowski no już wiedział, że jest osobą, która no to starcie w walkę o przywództwo w Platformie na tym etapie przegrała. Bardzo proszę. Nie ma już Donalda Tuska w polskiej polityce. W lipcu jeszcze Rafał Trzaskowski był pełen energii, pełen wiary w to, że już Donald Tusk nie wróci, że on po tym wyniku swoim wyborczym, to jeszcze było przed wyborami, ale już po tym wyniku wyborczym, kiedy ponad 10 milionów Polaków głosowało na niego, był pewny, że jego kariera zupełnie inaczej się potoczy. Andrzej, a teraz co? jak to oceniasz? Co powinien zrobić to jest Bardzo Rafał ciekawy przypadek polityczny Rafał Trzaskowski. Mianowicie był to człowiek, który rzeczywiście w kampanii prezydenckiej pokazał pewien taki wysoki polityczny, wysokie polityczne umiejętności, bowiem jednak udało mu się te 10 milionów głosów zdobyć. No, polityka się osądza po jego skuteczności. Jeżeli rzeczywiście no, tak jak Rafał Trzaskowski udało mu się tyle takie poparcie zorganizować, no to znaczy, że jest w miarę sprawnym medialnie i w ogóle wydawałoby się. Z prawnym politykiem. I potem nastąpił regres. On został skanalizowany w tej formie Rafał Trzaskowski, że został prezydentem Warszawy i jak gdyby odpuścił sobie walkę o przywództwo w platformie obywatelskiej, a polityka i władza to jest jak to trochę jak z piękną kobietą, jeżeli się ma taką piękną kobietę w zasięgu ręki, no to albo ją bierzemy i wychodzimy za nią i żenimy się z nią, albo ona idzie do innego. I tak samo tutaj była sytuacja. Dwa lata miał Trzaskowski na to, żeby zrobić porządek z Borysem Budką, powiem brutalnie. I został przyjęty i doczekał się sytuacji, kiedy przyjeżdża Tusk i generalnie jakie są szanse przed, przed Trzaskowskim? Otóż Trzaskowski ma następującą sytuację, kiedy to Donald Tusk będzie go na pewno marginalizował. Donald Tusk nie uznaje czegoś takiego jak druwirat, duowirat. To nie istnieje jest tylko Donald Tusk jako przywódca partii to jest partia stricte wodowska jak do tej pory był tam można powiedzieć jakieś elementy demokratyczne tak teraz już tego nie ma, on załatwił Rokitę Donald Tusk widzieliśmy w spektakularny sposób pamiętamy jak mu się ręce jak się schytnie ręce trzęsły kiedy załatwiał go Donald Tusk jako szefa okręgu, tak jest tam nie ma litości po prostu i Rafał Trzaskowski zostaje w tym momencie zepchnięty na pozycję, prezydenta Warszawy Pytanie, Wie, co on z tym zrobić, co on z tym może zrobić. On ma wyjść jedną sytuacji. On musi teraz przeczekać, jak ta cała historia z tym tuskiem, czy ona zaskoczy, czy nie zaskoczy, czy tusk się potknie, czy się nie potknie. Moim zdaniem, raczej się tusk nie potknie, ale też osobny wątek jest. W związku z tym, Rafał Trzaskowskiemu, moim zdaniem, pozostaje jedyne wyjście z sytuacji: opuścić platformę obywatelską, zaryzykować, połączyć się z Szymonem Hołownią i zrobić taki ruch pod tytułem „Młodzi kontra dziadersi. I to być może zagra, i to być może uratuje, bo inaczej on jest, bo inaczej trzaskowski jest zmarginalizowany, No w wyborach prezydenckich już nie startuje, bo od tego jest Donald Tusk, czyli praktycznie, no ma temat na. 4-6 lat zamknięty, co najmniej, jak nie dłużej. No tak, ale największy jest ambaraz, żeby dwoje chciało naraz. I nie wiadomo, czy Szymon Hołownia chciałby y, takiego aliansu. Y, co prawda, no mógłby Rafał Trzaskowski wykorzystać doświadczenia samego Donalda Tuska, który w 2001 roku, kiedy przegrał rywalizację z Bronisławem Geremkiem, wyszedł z Unii Wolności. Założył razem z Andrzejem Olechowskim i z Maciejem Płażyńskim Platformę Obywatelską. No ale chyba takich. To jest ten sam schemat. To jest ten sam schemat, ale chyba takich nie ma y, przy Rafał Trzaskowski o takiej pozycji jak Olechowski i Płażyński żeby coś takiego zrobić Bronisław Komorski chyba trafnie zdiagnozował to co się stało powiedział że trzeba zawalczyć o przywództwo a po drugie w odpowiednim czasie Kuba. Rafał Trzaskowski będzie miał podwójny kłopot, jeśli by chciał założyć ruch z Szymonem Hołownią, włączyć, połączyć siły. Pierwszy to taki, że Rafał Trzaskowski nie jest takim politykiem odważnym. W ogóle tak naprawdę w Platformie Obywatelskiej, jeśli ci politycy nie mają jakiegoś za sobą zaplecza, które ich ubezpiecza, jeśli nie mają mediów, jeśli nie mają potężnego wsparcia jakiegoś biznesu, to nie są zbyt odważni. No i właśnie to jest ten drugi problem, że widać po mediach liberalnych, że są no niezdrowo zachwycone Donaldem Tuskiem. Więc jakby widać, że ten mainstream trzeciej RP wajchę przesunął cała naprzód Donaldzie prowadzić i trudno będzie Trzaskowskiemu wyjść z tego ruchu, skoro będzie ta cała nadzieja skupiona jak aureola wokół Donalda Tuska. Kto odchodzi, ten zdradza, zdradza nadzieję Antypisu. Więc byłbym zdziwiony, gdyby Rafał Trzaskowski taką odwagą i determinacją się wykazał, ale oczywiście piłka w grze. Ja też nie podejrzewam Trzaskowskiego o taką odwagę i determinację, ja tylko mówię, jaki moim zdaniem jest dla niego optymalny scenariusz. No tak bo, tutaj, donosy z kuluarów, tego tej rady krajowej brzmiał takie, że Trzaskowski domagał się wyborów wewnętrznych partii, nie był w stanie ich przeprowadzić cała Rada Krajowa była przeciwko niemu nie powiedział Donald Tusk, że jest kandydatem na premiera Rafał Trzaskowski co jest chyba rozsądne w momencie kiedy chce się zjednoczyć opozycję więc tutaj trudno narzucać swojego kandydata na premiera bo nie wiadomo jak to w końcu będzie przepraszam państwa bardzo ale okaz... Okazało się, że nie wyłączyłam, nie wyłączyłam nie wyłączyłam telefonu, nie wyciszyłam. To mój błąd. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Bardzo przepraszam państwa i panów. Ale wracając do tego, o czym rozmawiamy, ale chyba jednak tego ducha walki w Rafale Trzaskowskim nie ma. W niedzielę umieścił na Twitterze Wpis. Donald Tusk szefem Platformy. Dzięki temu wszystkie reflektory na nas. Dalej do przodu wszyscy razem. Od rana ruszamy do pracy. Dziś w Warszawie znowu zbieramy podpisy pod projektem Stop TVP Info. Szło świetnie, mimo deszczu. I tak poseł Sterczewski prorokował, że Donald Tusk przyda się do roznoszenia ulotek. A tymczasem Rafał Trzaskowski zbiera podpisy pod projektem ustawy o likwidacji TVP Info. No tak tak się to kończy. Jak. Powiem po angielsku, nie będę tłumaczył tego na polski. Na polski. No, God, No glory. Nie masz czegoś tam, to nie ma sławy. I to jest niestety dotyka Rafała Trzaskowskiego. W polityce to jednak trzeba. Ostro i wiedzieć kiedy, a ciepłe, ciepła woda w kranie nie pomaga w politycznej karierze, ani tak zwane ciepłe kluchy. z tego mina była też niepolityczna na tym podczas przywitania Donalda Tuska. On powinien ukrywać swoje emocje i udawać, że wszystko jest w porządku. Tym bardziej, że sam mówi, że wszystkie kamery są na nich skierowane i widać było wyraźnie, o czym wielu komentatorów wspominało, że jego mina świadczyła o tym, jaki jest jego. Standucha, a na to polityk sobie nie może nigdy dobry pozwolić, bowiem musi mieć twarz pokrzywstwie. No ale ktoś zauważył, że w tych zbliżeniach, które były pokazywane przez TVN jednak, o teraz teraz, ja teraz Andrzej Fotocki zadzwonił nam. W tych zbliżeniach jednak nie było widać radości na twarzy większości polityków platformy obywatelskiej, bo ani Grzegorz Schetna się za bardzo nie cieszył, ale ani Ewa Kopacz, ani i pewnie inni. Ale mówimy o trzaskowskim, ale przecież drugim. Drugą osobą, która no, jest przegraną, jest Borys Budka. Z tym, że ten, tą przegraną Borys Budka próbuje zamienić w sukces. Gdyby ktokolwiek inny zastąpił go na tym miejscu, jakiś młody wilk z Platformy Obywatelskiej, to rzeczywiście była klęska. Ale tutaj oddał, poprosił o pomoc, oddał przywództwo. To jest ekstremalne względem Rafała Trzaskowskiego, bo Budka też właściwie został upokorzony no wszyscy wprost przyznali byłeś słabym liderem nie sprawdziłeś się ale choć Andrzej tutaj oczywiście ma rację, że polityk powinien ten poker face utrzymać twarz pokerzysty powinien no, nie zdradzać takiego poczucia zażenowania i upokorzenia jak Rafał Trzaskowski podczas tej rady dziecka e... przed dziennikarzami poradzi tak, ale jednak Borys Budka poszedł w drugą skrajność na ten sztuczny przyklejony uśmiech. Te oczy rozwarte, błyszczące, ten uśmiech, no nienaturalny. Nawet nie trzeba zbyt dobrze mowy ciała, tych mikroekspresji znać. Oczy sztucznie otwarte i asymetryczny, wielki uśmiech podnoszący policzki do góry. Ale mało tego. Później, po oficjalnej części, ten Borys Budka do takiego stopnia nie opuszczał Donalda Tuska na krok, że nawet tam dziennikarze nie mieli dostępu. I ten Budka tak chciał zawsze być w każdym kadrze. To, proszę Państwa, Warto sobie zobaczyć, jak będą jakieś powtórki, to było tak desperackie. To ja, to ja, to naprawdę ja jestem autorem powrotu Donalda Tuska. I to pokazuje, jak strasznie chybionym tekstem było to, że jest klęska urodzaju, jeśli chodzi o liderów w platformie. No nie, jest jeden wódz, jedna platforma, a innych liderów po prostu nie ma. Brak programu. No właśnie, wydawałoby Ta się, że. Chcą się tam programu Od programów są intelektualiści, no tam tak. chodzi o władzę. dwie No dobrze, ale jeżeli, jeżeli przypomnimy sobie władanie Donalda Tuska Platformą Obywatelską, poczynając od jej początków, kiedy najpierw wyeliminował, znaczy wyeliminował doprowadził do takiej sytuacji, że odszedł Andrzej Olachowski, że odszedł Maciej Płażyński, a potem to, co się działo w Platformie Obywatelskiej, czyszczenie z tych, którzy mogliby wyrosnąć ponadto, ale jednak 7 lat go nie było w Polsce. Dlaczego Platforma Obywatelska nie potrafiła wygenerować z siebie jakiegoś naprawdę takiego lidera z charyzmą z młodszego pokolenia, Andrzej? No, to nie jest tak łatwo. Liderów nie sieją, prawda? Do, do tego trzeba mieć, na to musi się złożyć wiele czynników. Przede wszystkim charakter, charyzma, doświadczenie. doświadczenie, umiejętność walki politycznej. No to jest, no gdyby tak było, gdyby to było takie łatwe, to by każdy był Napoleonem, a tak nie jest niestety, albo może niestety właśnie. No i z, widać tego, z tego zasobów kadr, które z kadr, które miała platforma obywatelska. Nie dało się wygenerować żadnego przywódcy poza takimi postaciami jak jak Trzaskowski czy jak tutaj wspomniany Borys Budka, którego trudno nazwać człowiekiem o charakterze przywódcy, o przecież na widok tego Brytana, tego Tuska zachował się jak taki właśnie no podległy piesek, no też to jest takie porównanie, nie chcę to obrażać Borysa Budki, ale, ale to jest tak u zwierząt, właśnie, tak jest, że to od razu kładzie się na plecy, pokazuje brzuch, a potem się przytula już temat jest z głowy. To tak się zachował właśnie Borys Budka, Trzaskowski jeszcze nie. Trzaskowski jeszcze tam coś próbuje, natomiast Borys Budka leży na plecach i pokazuje brzuch. No i taki jest finał. I, i to są kadry platformy, no niestety. No tam próbował coś robić Sikorski, ale no, ten z kolei, Sikorski nie ma tego wyważonego języka z ja też bym dyskutował czy on ma de facto te charyzmy Bronisław komorowski No to już w ogóle osobna postać nie dość, że brak charyzmy to jeszcze brak tego politycznego sprytu tej, 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 tej takiej iskry zwanej elokwencją również, no to też wyklucza No to wszystko przy Donaldzie Tusku to jest po prostu. Parę poziomów niżej. No dobrze, jeżeli uznamy, że ta Rada Krajowa Sobotnia to jest początek, to jest nowy etap Platformy Obywatelskiej, to jak dalej, Kuba, w Twojej ocenie, rządzenie tą Platformą Obywatelską przez Donalda Tuska będzie wyglądało? Myślę, że ten średni aparat partyjny może być trochę wymieniany. No Pamiętajmy, że lider dysponuje pewnymi nagrodami, fruktami w postaci różnych stanowisk. No i Platforma, mając ogromną władzę w bardzo bogatych samorządach. Zatrudnia też ludzi w miejskich spółkach. To tak się mówi, że PIS PIS zatrudnia nepotyzm no, Mechanizm w platformie nie jest ten mechanizm jej obcy. Więc myślę, że będzie taka trochę konsternacja u ludzi, którzy już mentalnie pożegnali się z Tuskiem albo dołączyli do platformy później. To nie jest tak, że wszyscy są aż tak zachwyceni. Więc pewnych zgrzytów możemy się spodziewać, bo każdy ruch w polityce wywołuje inne jeszcze ruchy, każda akcja wywołuje reakcję. No więc to będzie bez wątpienia ciekawe czas, jeśli o to wnętrze platformy, ale na pewno cała platforma dostanie takie paliwo do mowy nienawiści, do naprawdę takiego hejtu, takiej determinacji, takiej furii antypisowskiej, która debacie publicznej w Polsce nie pomoże. I tutaj no, my będziemy mieli w tym programie dużo, dużo okazji, żeby o, 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 odbijać te liczne, makabryczne zarzuty. Ja powiem, że dzisiaj Newsweek po, połączył Prawo i Sprawiedliwość z Holokaustem teraz a, można można wszystko Można i tak bo ja żona powiedziała że teraz będziemy mieli dużo roboty tak, <laughs> tak. Ojej, to jest to jest no, z jednej strony dobrze ale z drugiej strony źle ale w sumie przecież te ostatnie 6 lat to też był antypis to też była mowa nienawiści to też był hejt sok z buraka i tak dalej i tak dalej i to no tak, wszystko ale wtedy, się okazało nieskuteczne ale Tusk wtedy tylko dorzucał do pieca antypisu tweetami a teraz jest głównym palaczem tego antypisu to w stylu trola z stoku buraka. No, przecież umówmy się, tego cię nie dało słuchać dla kogoś, kto zna przeszłość i, i, i musimy kończyć, będziemy jeszcze rozmawiali o tym, co się wydarzyło w sobotę i o opozycji. W ogóle proszę z nami zostać w tym samym gronie, wrócimy do Państwa za parę minut.